Dom Królowej, Queen House, jest dziś integralną częścią Narodowego Muzeum Morskiego. Ten niewielki dwupiętrowy budynek zbudowano dla królowej Anny Duńskiej w latach 1614-1617. Queen House wchodził w skład Pałacu Królewskiego czasów Henryka VIII. Architekt Christopher Wren włączył go w kompleks Królewskiego Szpitala Morskiego. Ostateczny wygląd nadał budynkowi Inigo Jones, który przebudował go dla królowej Henriety Marii w 1635 roku. Obecnie w Queen House znajduje się wyjątkowa kolekcja dzieł sztuki. Do górnej kondygnacji Domu Królowej prowadzą samonośne, spiralne, kute schody tulipanowe, zakończone świetlikiem. To pierwsze tego typu schody Wielkiej Brytanii. Po środku budynku znajduje się tzw. Wielki Hol w kształcie kwadratu o boku 40 x 40 metrów. Na pierwszym piętrze biegnie wokół niego balkon z drewnianą balustradą. Z pierwszego piętra doskonale widać biało-czarno-marmurową posadzkę w geometryczne wzory przyciągającą wzrok. Biały sufit zdobiony jest malowanym drewnem. Na balkonie podczas uroczystości koncertowali muzycy. U wejść do poszczególnych sal wystawowych stoją popiersia brytyjskich admirałów i ludzi morza. Studio Van Dyka przedstawiające profil królowej Marii Henriety Bourbon. A to portret projektanta Queen House Inigo Jonesa, pędzla Williama Hogartha. Obraz przedstawiający zamek windsorski z 1690 roku. Inigo Jones, autorem popiersia, był rzeźbiarz flamandzki John Michael Ricebrack. Sala Tudorów, portret króla Henryka VIII obok portret króla Henryka VII. Oba portrety pochodzą z XVI wieku. Ostatnia monarchini z rodu Tudorów, Elżbieta I, zwana królową dziewicą. Portret barona Thomasa Seymoura, który poślubił Katarzynę Parr, wdowę po królu Henryku VIII. W kolejnej sali zgromadzono marynistyczne obrazy rodziny holenderskiej Van de Velde. Sala ta posiada niezwykle piękny sufit. Holenderski malarz Willem Van de Velde młodszy, najsławniejszy z całej rodziny, był nadwornym malarzem króla Karola II Stuarta. Oto jego obraz, brygantyna rozbijająca się o skały. Ojciec Willema młodszego, Willem van de Velde starszy, również malował dla królów Karola II Stuarta i Jakuba II Stuarta. Stąd bogata kolekcja obrazów tej sławnej rodziny. Warto również zwrócić uwagę na bogato zdobione kominki, jak ten w sali portretów. Ta część wystawy nazywa się Sztuką dla Narodu – Art for the Nation. Kolekcja tej części zbiorów zawiera 200 najlepszych obrazów z ponad 4000 obrazów znajdujących się w muzeum. Są tu portrety, jest malarstwo historyczne i marynistyczne. Obraz zatytułowany Zatopienie pancernika Scharnhorst. Ten obraz nosi tytuł Bombardowanie Salerno, które miało miejsce podczas operacji Avalanche we wrześniu 1943 roku. Inny z obrazów zatytułowany jest Zagłada floty hiszpańskiej. Wystawa Sztuka dla Narodu ma pokazać silny związek Brytyjczyków z morzem, ich osiągnięcia w dziedzinie odkryć geograficznych, podbojów i handlu. Największa ówczesna prywatna stocznia na Tamizie rodziny Perry na obrazie Francisa Holmana z 1784 roku. W
tej sali znajduje się kolekcja obrazów, których właścicielem jest brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jest jeszcze Greenwich Hospital Collection, a w niej m.in. obrazy Williama Hodgesa przedstawiające wyprawę kapitana Cooka, ale nie sposób pokazać wszystko z tej ogromnej liczby dzieł sztuki. Zejście po tulipanowych schodach kończy wizytę na terenie Narodowego Muzeum Morskiego.